religia religią, ale bardzo się te szopki podobały. Potem właśnie klezmerzy, teatr i z tego korzenie w szopkach purimowych. Przepraszam, w naszych szopkach bożonarodzeniowych i w oprawie świąt Bożego Narodzenia ma potężna firma Warner Brothers i Hollywood. Dzień dobry Państwu, Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. A dzisiaj moim gościem jest pani doktor Ewa Kurek. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam Państwa. I w programie skorzystamy z tego momentu, że zbliżają się święta i w związku z tym pani doktor postanowiła przybliżyć Państwu obyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. A więc skąd się wzięły święta Bożego Narodzenia? Jak obrastały tradycją? Jak obrastały różnymi dodatkami w postaci na przykład choinki i innych utensyliów, których używamy dzisiaj na co dzień w przypadkach Bożego Narodzenia? Skąd się w ogóle wzięła ta cała otoczka? Pani doktor, niezmiernie ciekawy temat, niezmiernie rozbudowany, więc mam nadzieję, że uda się w tak krótkim czasie przedstawić choćby ogólny zarys naszych świąt bożonarodzeniowych. No tak, proszę Państwa, Panie doktorze, dlatego że my jak porównamy to z innymi narodami, z innymi krajami, mamy to oprawę święta Bożego Narodzenia wspaniałą, obrosłą taką tradycją w ogóle, że obcokrajowcy po prostu, którzy nawet u mnie byli na Wigilii od czasu do czasu, no są zszokowani na plus. Skąd się to wzięło? Że, oczywiście, i żeby jakikolwiek nawet przyzwyczaj, czy problem polityczny, czy jakikolwiek, jak nie sięgniemy do przeszłości, to niewiele rozumiemy. Stąd łacińskie powiedzenie historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia. Więc sobie powiemy o tych radosnych świętach i skąd się to wzięło, to nasze i polskie, i chrześcijańska oprawa, i nasza specyficzna Polska. Żeby to zrozumieć, to tak naprawdę trzeba sięgnąć zawsze do kilkunastu wieków wstecz, a tak naprawdę 2000 ponad lat od momentu narodzin Chrystusa. I po pierwsze, święto Bożego Narodzenia ustanowione na 25 grudnia to jest tradycja sięgająca wieku IV, dokładnie bodajże roku 395, czyli momentu, kiedy chrześcijaństwo wychodzi pod ziemi i staje się religią oficjalną w Imperium Rzymskim. Czyli święta oficjalnie już w granicach chrześcijaństwa wchodzimy ponad 1600 lat. I właściwie pierwsze wieki to trudno powiedzieć, albo nie mamy przekazów, albo nie były specjalnie, nie było tradycji obchodzenia tego Bożego Narodzenia, bo też Boże Narodzenie nie było w liturgii Kościoła wczesnych wieków średnich jakoś specjalnie eksponowane. Była Wielkanoc, to dzień zmartwychwstania królował przez te pierwsze wieki. Z tym, że no oczywiście mieliśmy, wspominałem tu Państwu wielokrotnie, Augustyna w IV wieku, potem w VI wieku Benedykta, ale i Augustyn, i Benedykt zajmowali się jak gdyby takimi, Benedykt spisał pierwszą konstytucję, Augustyn, no, słynne powiedzenie, człowieku masz wolę i rozum i musisz po prostu tak kształtować swoje życie. Ale dla przeciętnego chrześcijanina, człowieka, były to takie szczytne rzeczy, natomiast nie wynikało nic z tego, jak żyć, jak chrześcijanin ma żyć, według jakich. I właściwie wiek XI, XII rzadko, tu chciałabym powiedzieć, proszę Państwa, jak spotykacie człowieka, szczególnie polityka, który mówi, że średniowiecze to ciemnogród, to znaczy, że jest nic nie wart. No, ja zasłynął tym na przykład były prezydent Komorowski, który wielokrotnie wypowiadał się, że ciemnota średniowiecza. Średniowiecza
Proszę Państwa, bez średniowiecza nie byłoby nic. Nie byłoby uniwersytetów, nie byłoby oprawy Bożego Narodzenia, nie byłoby niczego. Więc dlatego zawsze, jak chcemy coś zrozumieć, coś zbadać, trzeba sięgnąć do średniowiecza. Więc takim, powiedziałbym, inspirującym Kościół do jakichś działań był wiek XI-XII. Chrześcijanie, no my przyjęliśmy chrzest w końcu wieku IX, w roku 966, jak Państwo pamiętacie, chrześcijanie europejscy wierni zaczęli zadawać pytania, jak żyć, jakie są drogi życia chrześcijanina, co to znaczy. Bo to, że Bóg umarł na krzyżu, to jest jedna rzecz, a drugie, my musimy dzień po dniu borykać się z prostymi rzeczami, jak z pracą, jak z rodziną, z dziećmi, z ludźmi starszymi. I to wiek XI-XII to okres herezji. Ludzie na własną rękę poszukiwali dróg, odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Biczownicy, po Europie chodziły grupy biczowników, różne inne głupie pomysły. No i Kościół wtedy tam zaczął zadawać sobie pytania, jak zwykle niedocenieni filozofowie szukali odpowiedzi na pytanie, jakie drogi życia, co to znaczy droga życia chrześcijanina. I trzeba tu powiedzieć, że w tym wypadku takim momentem przełomowym to jest wiek XI, czyli od 1000 do 1100, setnego roku, i dwóch filozofów angielskich, katolickich filozofów. Anselm z Canterbury, który po długich dysputach i poszukiwaniach powiedział, że tą drogę życia chrześcijanina musimy znaleźć po prostu w człowieczeństwie Chrystusa, bo tylko ten Bóg enigmatyczny gdzieś, nie wiadomo gdzie w niebie, jest dla przeciętnego człowieka za daleko i nie bardzo go rozumie. Natomiast Bóg, który stał się człowiekiem, to jest droga życia chrześcijanina, i teraz zaczęto szukać sposobu, jak to przełożyć właśnie na życie. Ten Anselm z Canterbury to żył od roku 1030 bodajże trzeciego do końca swojego wieku. No i on właśnie postawił na człowieczeństwo Chrystusa i że to człowieczeństwo zaczęło się w momencie narodzin. I po raz pierwszy po 1000 latach chrześcijaństwa w filozofii i teologii chrześcijańskiej pojawia się dzieciątko Jezus. Chrystus jako dziecko, moment narodzin Chrystusa. I można powiedzieć, że od tego 1000 lat temu wszystko się zaczęło. To bardzo ciekawe, bo 1000 lat temu przyjmuje się też, że około roku 1000 ukształtowała się ta Europa, jaką widzimy, mamy z nią do czynienia do dziś. Ta Europa właśnie przybrała w tym momencie kształt terytorialny. No potem dołączyła tylko 4 wieki później Litwa, Łotwa i Estonia, ale ten trzon Europy ukształtował się właśnie wtedy. I uczeń Anselma z Canterbury, też teolog, filozof, i podjął myśl swojego profesora, swojego pryncypała i powiedział zdania, które przetrwały do dziś, są zapisane. I napisał po raz pierwszy w dziejach chrześcijaństwa, czyli ponad 1000 lat temu napisał: spróbujmy zrozumieć uczucia tej dobrej matki, czułość, z jaką spogląda na trzymane w ramionach kurczowo uczepione jej piersi dzieciątko, troskę, z jaką słucha jego płaczu i spieszy oddalić od niego wszelkie zło, które mogłoby go spotkać. I to jest przełom w sensie, ten przyjmijmy rok 1000, to jest przełom i w sensie podejścia, w sensie religijnym, ale to, co
ten Edmar z Canterbury, uczeń Anselma, wprowadza do chrześcijaństwa uczucie. Bo do tego czasu Chrystus, nawet przedstawiony jako dziecko, był zawsze, jak Państwo jesteście w Europie i widzicie, Chrystus tronujący. Czyli Matka Boska i na rękach trzyma dzieciątko, ale to dzieciątko nie jest dzieckiem. Ono w tych wyobrażeniach i w rzeźbiach tamtego czasu jest właśnie Chrystusem tronującym. Czyli do roku, przyjmijmy, tysięcznego, Chrystus i Boże Narodzenie, to był, urodził się Chrystus tronujący. Chrystus, Bóg w małym ciele, które nie ma cech dziecka. A ten Edmar z Canterbury powiedział, że przyjrzyjcie się. Tak naprawdę dzień narodzin to jest dzień, w którym przyszedł Bóg, ale przyszedł w postaci zwykłego dziecka, małego dziecka, które otoczone jest miłością swojej matki. I tak zaczęła się właściwie Kościół, ta inspiracja płynąca z Anglii, stworzyła ofertę Kościoła w sprawie wzorców postępowania. Można to określić, że od tego XI wieku duchowość chrześcijańska skoncentrowana była już na miłości i uczuciu, no a jedynym świętem najważniejszym w chrześcijaństwie, gdzie to uczucie i miłość sama z siebie wypływała, to było właśnie Boże Narodzenie. I można powiedzieć, że od XI wieku Europa cała, również Polska, budowała po prostu oprawę świąt Bożego Narodzenia. Oprawę taką i fizyczną w postaci tradycji, ale i duchową, bo to przede wszystkim o moment duchowy chodziło, o danie odpowiedzi ludziom na pytanie, jak żyć, jaką drogę życia wybrać. Matka Boska, która urodziła dzieciątko, jest wzorem matek, tak? Święty Józef jest wzorem ojca. I to po prostu od tysiąca lat ma ogromne znaczenie. Nowe spojrzenie na dzieciątko do Polski, można powiedzieć, przeszczepili jako pierwsi cystersi. Klasztory w Lądzie, w Jędrzejowie, istniejące do dziś, przynajmniej w Jędrzejowie, to jest rok 1144-1149, więc 800 lat temu. I widzimy, proszę Państwa, że tak patrzymy na to średniowiecze i Polska, która od Rzymu wtedy była daleko, ale te prądy do Polski docierały bardzo szybko po prostu. To była kwestia 10-20 lat i to, co było wymyślone w Rzymie, w Anglii, działo się również w Polsce. I, no i to właśnie to pierwsze nowe spojrzenie na dzieciątko przeszczepili cystersi do Polski. Momentem takim też przełomowym, płynącym z Bożego Narodzenia, nie mamy też tej świadomości, że z tej idei właśnie popatrzenia na dzieciątko, na narodziny Jezusa, patrzenia na Matkę Boską i na dzieciątko, jak na normalną kobietę, która urodziła dziecko w stajni, było też dzięki temu Bożemu Narodzeniu mamy szpitale w całej Europie. To jest z kolei, już to chyba wspominałam tutaj Państwu, przepraszam, o takim Bernardzie z Clairvaux, młodym chłopcu z Francji, który mając tam 19-20 lat, przyjechał do Rzymu. I to mamy lata znowu 1160-70 rok. Przyjechał do Rzymu i zobaczył, że w Tybrze pływają utopione noworodki. Pytany, dlaczego tak się dzieje, okazało się, że matki, nie mając możliwości wychowywać tych dzieci albo nie chcąc wychowywać, po prostu wrzucają noworodki do Tybru. Był tak zbulwersowany, że ten młody chłopak Bernard z Clairvaux wrócił do południowej Francji, tam miał mały majęteczek, sprzedał wszystko, wrócił do Rzymu i kupił stodołę. Kupił stodołę, która jest, patrząc od Watykanu na Zatybrzu.
Do dziś to jest tam w tym miejscu jest Muzeum Szpitalnictwa i Kościół Świętego Ducha de Saksja. I Bernard z Clairvaux po prostu skrzyknął grupę chłopaków i potem, ponieważ nie radzili sobie z noworodkami, skrzyknął grupę dziewczyn i ogłosił w Rzymie, że nie tapcie kobiety, nie tapcie swoich dzieci, tylko przynoście nam. I tak zaczęło się szpitalnictwo, powstał zakon Świętego Ducha, tak zwanych szpitalników i męskie klasztory i żeńskie. I znowu tu mamy sytuację taką, że Bernard z Clairvaux dostaje od papieża, dorzucił papież trochę pieniędzy, żeby tą stodołę kupił na Zatybrzu, żeby zbudował pierwszy szpital dla tych dzieci uratowanych i taki przytułek, taki dom dziecka. To mamy rok 1990 któryś, a już w roku 1220 szpitalnicy, bracia i zakonnice lądują w Krakowie. 1220 rok. Powstaje w Krakowie pierwszy szpital braci szpitalników i powstaje cała opieka. To ciekawe, że do dziś w Polsce po wielu latach, teraz w XX wieku, kilkanaście lat temu, ze 20, nie więcej, powstały te okna życia. To jest pomysł właśnie szpitalników, zakonu założonego przez Bernarda z Clairvaux. I powtarzam, w Krakowie istniejące od 1220 roku, czyli od 800 lat, bo ideą właśnie duchaków była po pierwsze pomoc właśnie szpitalna i ratowanie dzieci, których matki nie chcą, nie mogą wychowywać. I szpitalnicy wymyślili okno życia 800 lat temu. W Krakowie na ulicy Szpitalnej, jak pojedziecie Państwo do Krakowa, to z dworca jak się idzie, to wchodzi się na ulicę Szpitalną. Po lewej stronie jest teatr. Po prawej mieszkają jeszcze siostry szpitalniczki od 800 lat. Po lewej stronie był szpital i duży budynek, niestety zniszczony przez cara. W XIX wieku, jak była kasata klasztorów, to i duchacy przestali istnieć. I tu ci szpitalnicy po całej Europie, no i w Polsce też oczywiście, roznosili ideę pomocy dzieciom, ratowania dzieci. Do dziś od 800 lat 50 paragraf konstytucji zakonnej mówi, że dzieci mają być przyjmowane w zakonach, w klasztorach braci i sióstr szpitalników o każdej porze dnia i nocy. W murze naszej ulicy Szpitalnej w Krakowie istniał taki bęben, który można było przyjść głównie w nocy, ludzie podrzucali, odwrócić. Tam było takie miejsce, żeby noworodka włożyć i odwrócić, to z drugiej strony zakonnicy czy siostry to dziecko odbierały. No i opieka nad dziećmi polegała na tym, że dziewczynki były wychowywane do odpowiedniego momentu, wydawane za mąż, a chłopcy również przyuczani zawodu, rzemieślnika takiego. A najzdolniejsi z czasem później, w wiekach późniejszych, studiowali na akademii, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Także i sieć tych klasztorów i cystersów i braci szpitalników pokrywała całą Europę, również Polska. Ale taki przełom, jeśli chodzi o Boże Narodzenie i zwrócenie już takiej szczególnej uwagi na moment narodzin Chrystusa i przeniesienie tej wizji kochającej Maryi, kochającej swoje dzieciątko do domów europejskich, to jest rok 1223, kiedy święty Franciszek w Greccio, we Włoszech, po raz pierwszy na dzień narodzin Chrystusa obok postawia w kościele żółbek, osła i barana,
i przy tym odprawia szopkę. I ta myśl po prostu rozlała się po całej Europie i znowu do Polski dotarła bardzo szybko, dlatego że Franciszkanie, zakon franciszkanów powstał w 1223 roku, a już w 1236, czyli po 13 latach mamy klasztory franciszkanów, rodzą się, wyrastają jak grzyby po deszczu w całej Polsce. W końcu XIII wieku jest już w Polsce 78 klasztorów. To na tamte czasy to, proszę Państwa, bardzo dużo. I teraz trzeba sobie zastanawiając się, jak się kształtowała ta tradycja, mamy już tak. Mamy wobec tego w wieku XIII mamy już zwrócenie uwagi Kościoła i chrześcijan na uczucie. Na uczucie, które musi być bardzo ważnym momentem. Miłość chrześcijańska i uczucie jako element religii i tradycji takiej codziennej, przeniesionej właśnie do domów. Mamy szopkę świętego Franciszka i mamy tę masę klasztorów w całej Europie, które ja czasem się śmieję, że te klasztory europejskie od czasów średniowiecza to był taki współczesny internet. To widać, bo prześledziłam, jak za chwilę przejdę do innej tradycji, do jasełek, to co nazywamy dziś, co zostało po 800 latach, jasełka. Te teksty krążyły po prostu jak w internecie krążą te teksty. No trochę wolniej, ale jak na tamte czasy to naprawdę, naprawdę bardzo szybko. I ten wiek XIII to też jest bardzo twórczy, bo tak, no mamy szopkę i zaczynają się najpierw w Europie Zachodniej, ale bardzo szybko też docierają do Polski zwyczaj po prostu no, dodania do poszerzenia tej szopki, bo Franciszek to tylko postawił zwierzęta, natomiast bardzo szybko, po kilkunastu latach ludzie wpadli na pomysł, no ale przecież byli pasterze, to powstały figurki do szopki, czyli przedstawienie Maryi, świętego Józefa, dzieciątka, pasterzy i tak dalej, i tak dalej. To się właściwie nie zmieniło do dziś, jeśli chodzi o żłóbek, bo najstarsze figurki jasełkowe w Polsce dochowały się w fajnym stanie, pochodzą z roku 1380. I to ciekawe, że proszę Państwa, tak te klasztory szerzyły ideę szopki, co rodziło też na przykład w Polsce, bo my jesteśmy narodem płótliwym, również księża. Okazywało się, że dochodziło do scysji pomiędzy kościołami diecezjalnymi a kościołami franciszkańskimi. Bo jak przychodziło, bo Polacy tak kupili szopkę, że po prostu już po kilkudziesięciu latach szopka to było po prostu, stawała się takim centrum tradycji oprawy Bożego Narodzenia i zachowała się na przykład korespondencja pomiędzy biskupem krakowskim a księżmi z Sanoka, którzy oburzeni pisali w 1408 czy 9 roku list do biskupa, żeby ukrócił te franciszkańskie niecne praktyki, bo im kościoły pustoszeją. I w tym liście napisali tak. Kanonicy z kościoła diecezjalnego pisali do biskupa, iż stąd to pochodzi, że inne świeckich parafii kościoły są mało uczęszczane w Boże Narodzenie, ponieważ chciwi nowości wierni nie tyle uczyciem religijnym wiedzeni, ile z powodu widowiska napływali tam, czyli do kościołów franciszkańskich, zwłaszcza gdy oni w Boże Narodzenie w kościele wolą osła i wyobrażenie stajenki z połogiem. I na co biskup odpowiadał? Jak wam się nie podoba, co robią franciszkanie i zazdrościcie im, że tamci mają więcej wiernych, to u siebie też postawcie tego wołu i osła i będzie sprawiedliwie. I tym sposobem z franciszkańskich klasztorów
tradycja wystawiania szopek z powodu kasy, po prostu nie czarujmy się, rozszerzyła się na wszystkie kościoły diecezjalne i klasztorne i jakiekolwiek w Polsce. I ten wiek XIII również w Polsce, ale w Europie kilkadziesiąt lat wcześniej, pojawiła się oprawa Bożego Narodzenia w formie misteriów. To się nazywało misteria bożonarodzeniowe. I wystawiane były w kościołach. To, co dziś mówimy o jasełkach, dotrwało to przez 800 lat w formie zostaje dziś jasełek i wystawianych jeszcze. I Polska jest tu jedynym krajem, od razu przeskoczy te 800 lat. I to jest ciekawe, że te misteria bożonarodzeniowe, czyli jasełka wystawiane przy kościołach 800 lat temu, zanikły dawno w Europie. To nie to, że tam 10-20 lat temu. To było do XV-XVI wieku, przez 200-300 lat, a potem dali sobie spokój. Natomiast my Polacy rozkochaliśmy się w tych jasełkach, w tych misteriach bożonarodzeniowych i po prostu tu się zaczyna też cała przygoda. Bo na początku właśnie były takie, te jasełki były takie czysto religijne, tylko przedstawiały sceny zapisane w Biblii, że się rodzi dzieciątko, że uciekają do Egiptu i tak dalej. Ale to zaczęła być po prostu zabawa na większą skalę, bo Polacy do tych jasełek dodawali sobie różne momenty, elementy takie cywilne, można powiedzieć tak kabaretowe trochę, że już od XIV wieku księża powiedzieli biskupi dość. Możecie sobie wyprawiać te wszystkie swoje chopki, szopki, ale poza kościołem. I opiekę nad misteriami bożonarodzeniowymi, czyli nad tymi jasełkami rozbudowanymi, przejęły cechy. W miastach przejęły cechy rzemieślnicze, czyli krawcy, szewcy i tak dalej. Te cechy w średniowieczu były bardzo dobrze zresztą zorganizowane. I to jest też moment XIV-XV wiek, kiedy w Polsce pojawia się kolęda. No bo wystawiając jasełka, trzeba było coś śpiewać. Jesteśmy krajem, w którym jest najwięcej na świecie kolęd, jak słyszałam specjalistów kiedyś. Czyli to trudno, widocznie te i Boże Narodzenie, i oprawa świąt Bożego Narodzenia, to są czynniki też, nałożyły się w Polsce takie trudne do przebadania. Myślę, że to Boże Narodzenie i oprawa, wszystko trafiło w jakoś tak naszą mentalność, naszą specyficzną uczuciowość, że pokochaliśmy to Boże Narodzenie 800 lat temu i tak jest do dziś, bo powtarzam, jasełka zanikły bardzo szybko, natomiast u nas wiek XVI to po prostu te teksty jasełkowe, to już tam występują i król, i wszystkie postacie, trwa to i to są naprawdę takie postacie teatralne już zupełnie. I następna rzecz, ten przełom wokół Bożego Narodzenia i to patrzenie właśnie w sposób taki uczuciowy i podchodzenie i branie sobie przykładu z Marii i Jezusa do własnego życia zaowocowało na przykład też tym, że od roku 1525 w Polsce jako w pierwszym kraju europejskim pojawiły się nagrobki dla zmarłych dzieci. Wcześniej nie stawiano nagrobków. No nie mamy możliwości powiedzieć, jak to było w wypadku rodzin chłopskich czy mieszczańskich, trochę wiadomo, bo mieszczanie stawiali, ale XVI wiek to pojawiają się nagrobki dla zmarłych dzieci i co ciekawe, nie ma tu rozróżnienia. Są nagrobki i dla chłopców, i dla dziewczynek, bo w całym takim świecie zawsze ta wartość dziewczynek, kobiet była mniejsza. W Polsce nie. Jeśli chodzi o to jest równouprawnienie. Od XVI wieku stawia się nagrobki zmarłym dzieciom, a takim największym nagrobkiem wystawionym ponadczasowym, niezniszczalnym, no to są treny Kochanowskiego, których pisze Wielkie Śmi Smutki, uczyniła Urszulka z
tym zniknięciem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. To jest córka. I tutaj wtrącam też wątek, o którym mówimy sobie we wcześniejszych spotkaniach i mówimy o pozycji kobiety w Polsce. To nie do końca jest wytłumaczalne. Taka jest nasza mentalność, mentalność Polaków, że te dziewczynki, kobiety, byłyśmy równe od XV wieku już na pewno. No i za tym wszystkim idzie, za tą oprawą Bożego Narodzenia, za tym postawieniem w centrum zainteresowania chrześcijan w Europie, ale szczególnie w Polsce, dziecka, dzieciątka, czegoś bardzo cennego, idą działania Kościoła takie ochronne dla dzieci. Na przykład Kościoła głosi się kazania i przykazy dla chrześcijan, żeby dzieci do trzeciego roku życia nie sypiały w jednym łóżku z rodzicami. Że do trzeciego roku życia dziecko ma spać w kołysce. Albo w kołysce na takiej klasycznej, stojącej na podłodze, a jeszcze ze średniowiecznych takich właśnie zaleceń, to zalecane było, żeby rodziców nie fatygować, to jeszcze gdzieś można w muzeach, widziałam chyba ze dwa razy, kołyska zawieszona u powały, czyli u sufitu, ta kołyska jest nad łóżkiem rodziców. Żeby rodzice nie musieli wstawać, to pchnęli kołyskę i dziecko spało dalej. Czyli praktyczna bardzo rada, to też jest zasługa Kościoła i to też bierze się z idei, rozbudowanej idei Bożego Narodzenia i wzoru dzieciątka, wzoru Matki Boskiej opiekującej się dzieckiem. No i w Polsce jako jeden z pierwszych krajów wprowadzony był bodajże w 1405 czy 8 roku synod płocki zarządził, że nie ma chrztu, że przestają chrzcić dzieci w kościele, bo jest za zimno, dzieci się przeziębiają i od tamtej pory tylko tak jak przy chrzcie to polewa się odrobinę główkę. Czyli to Boże Narodzenie i narodzenie Chrystusa ma wpływ na całą, na zmianę mentalności Europejczyków i szczególnie po prostu na zmianę mentalności nas Polaków w podejściu do dzieci. Co ciekawe, i Boże Narodzenie odcisnęło się, proszę Państwa, też piętnem i w życiu Żydów, bo najwięcej w Polsce uciekali do Polski od XIV wieku. Żydzi uciekali do Polski, bo tam Niemcy ich palili na stosach. No i to jest bardzo ciekawy wątek, tak w dwóch słowach pozwolę sobie powiedzieć, że ta oprawa Bożego Narodzenia wymyślona przez Polaków i rozbudowana w XIV, XV, XVI wieku zaważyła też na tradycji żydowskiej. Przeszła do żydowskiej tradycji w postaci sztopki purimowej. No pozornie to jest absurd. Sztopka przynależy do dzieciątka Jezus, do Chrystusa. Jak Polacy tak bawili się hucznie na Boże Narodzenie, w Krakowie szczególnie, no to była stolica i tam było sporo Żydów. Jak się tak hucznie bawili, no to mówili i na jasełka, i na kolędników, którzy chodzili po domów, i na wszystko to była szopka, szopka. Szopka była w centrum, bo w szopce urodził się Jezus. Temu wszystkiemu, tym zabawom polskim, tym teatrom, tym chodzeniem po domu, tym wyśpiewywaniem kolęd, Żydzi nie znali polskiego języka i słyszeli tylko słowo szopka i widzieli dobrą zabawę. Religia żydowska zabrania teatru. W religii żydowskiej nie można, sztuki teatralne, czy nawet do dziś internet i telewizja są zabronione. I teraz bardzo ciekawe, że to polskie obchodzenie, polskie huczne obchodzenie Bożego Narodzenia po prostu było dla Żydów czymś niesamowitym, że w tym XV, szczególnie XVI wieku, jak to wszystko widzieli, to właśnie rozumiejąc tylko słowo szopka, mają Żydzi takie święto Purim. Ono jest po naszym, jak się zaczyna post, kończy się karnawał, to gdzieś tak przypada luty, marzec.
święto Purim, gdzie Żydzi świętują to, że udało im się wymordować Persów. Już nie będę w to wchodzić, ale tam u nich jest to święto też radosne. I Żydzi wymyślili i do dziś, od XVI wieku po dziś dzień polscy Żydzi wymyślili sztopki purimowe. Mnie to po prostu śmieszy strasznie, bo terminu sztopki purimowe używają naukowcy żydowscy po dziś dzień i w Izraelu, i w Ameryce, i w innych krajach na określenie sztopki purimowe, nie zdając sobie sprawy, że sztopka przynależy Chrystusowi. Czyli zapożyczenie po prostu od chrześcijaństwa i tradycja taka jak i nasza, bo Żydzi się przyglądali, zaczęli najpierw od wystawiania przy synagogach wzorem Polaków takich jasełek żydowskich dotyczących Estery i tych dziejów żydowskich starożytnych. Potem po domach zaczęli też chodzić Purimowi Wesołkowie, czyli nasi kolędnicy. I z tego wyrósł z czasem potem klezmerzy i teatr żydowski, pierwsza sztuka wystawiana przez polskich Żydów, pierwsza w świecie sztuka teatralna, odbyła się zresztą w Lublinie bodajże w roku 1896 albo 8 w Teatrze Lubelskim. No i proszę Państwa, z tych szopek purimowych, bo to odłam Żydów, po prostu religia religią, ale bardzo się te szopki podobały. Potem właśnie klezmerzy, teatr i z tego korzenie w szopkach purimowych, przepraszam, w naszych szopkach bożonarodzeniowych i w oprawie świąt Bożego Narodzenia ma potężna firma Warner Brothers i Hollywood, bo tych czterech Warnerów, czterech braci urodziło się na Mazowszu. Ich ojciec wyemigrował pierwszy, potem ściągnął ich całą rodzinę do Ameryki. No i na przełomie wieku XIX-XX, jak pisze jeden z braci, jak pojawiło się, a mieli też ciągoty takie właśnie klezmerskie, teatralne, sprzedali, zastawili konia, kupili pierwszy aparat fotograficzny gdzieś między Bostonem, w jakimś miasteczku między Bostonem a Nowym Jorkiem. No i tak się zaczęła wielka wytwórnia filmowa, która istnieje do dziś i bez której nie mielibyśmy wspaniałych filmów. I to też trzeba powiedzieć, że właśnie ten nurt żydowski teatralno-filmowy był zainspirowany sposobem obchodzenia przez Polaków Bożego Narodzenia. No i tak, proszę Państwa, to sobie od 800 lat my Polacy obchodzimy to święto. Dziś to już jest, przez wszystkie lata taka polska specyfika też, że to Boże Narodzenie obchodzą ludzie w Polsce i wierzący, i niewierzący. Jest to takie, bądźmy w tym, nie patrzmy na to wszystko, wróćmy do tej idei, właściwie można powiedzieć sprzed tysiąca lat idei rzuconych przez filozofów angielskich, że uczucie i miłość, patrząc na żłóbek, to co zostało niezmienne mimo tej ogromnej oprawy i ukochania przez nas Polaków świąt Bożego Narodzenia, to niech będzie niezmienne to, co uczeń Anselma z Canterbury powiedział, że w tym żłóbku jest to, co jest najważniejsze, to jest miłość po prostu. Miłość do człowieka, do dziecka i do wszystkich ludzi. I to, co powinno łączyć nas, chrześcijan, przez cały rok, ale w święta Bożego Narodzenia szczególnie. Proszę Państwa, życzę Państwu zdrowych, radosnych świąt i takiej świadomości, że my Polacy już od tysiąca lat tak świętujemy i mamy tą piękną tradycję. Bo jeszcze na koniec powiem, że w centrum domów stoi choinka, ale ta choinka stoi dopiero od nieco 200 lat. To tradycja, która przyszła do nas z Niemiec i choinkę ukochaliśmy tak samo jak żłóbek świętego Franciszka.
Także jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę Państwu i abyśmy, by się wojna skończyła, abyśmy wszyscy w pokoju, spokoju mogli następne 1000 lat świętować Boże Narodzenie. Dziękuję bardzo. I znów niezwykle ciekawe fragmenty naszej historii, które Pani zechciała odsłonić w swoim programie, a których słuchało się jak najlepszej opowieści, Pani doktor. Nie darmo się mówi historia magistra vita est. No i z tej historii dowiadujemy się mnóstwa rzeczy, o których nierzadko nie pamiętamy, nierzadko zarzucamy gdzieś w przeszłość, nierzadko nam umykają istotne szczegóły tych chociażby na przykład radosnych chwil związanych z Bożym Narodzeniem. Proszę Państwa, Telewizja Niezależny Lublin również życzy Państwu spokojnych, zdrowych, radosnych świąt w gronie rodzinnym, w cieple, w bezpieczeństwie, żebyśmy mogli obchodzić nasze święta tak, jak chcemy, tak, jak lubimy, tak, jak pragniemy, żeby nikt nam tych świąt nie przemeblowywał, żeby nikt nam tych świąt nie przerywał wrogą agresją, żebyśmy mogli dalej kultywować tradycje swoich przodków. Tego życzymy Państwu serdecznie jako telewizja i w imieniu telewizji również składamy życzenia najlepszego nowego roku i szampańskiego Sylwestra. I jeszcze korzystając tak z tego faktu, że jestem na tak zwanej wizji, zwrócę się również do Państwa z prośbą, żebyście Państwo świętując Boże Narodzenie również nie zapominali też o Telewizji Niezależny Lublin, bo od Państwa wsparcia zależy nasze funkcjonowanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin, a moim gościem była pani doktor Ewa Kurek. Dziękuję bardzo Państwu i do zobaczenia.